Może być wielkim zaskoczeniem lub nie, ale utworzenie pierwszych żywych robotów to robota nie Japończyków, a wyjątkowo Amerykanów. Żywym robotom nadano nazwę ksenorobotów, zatem wypada już teraz na nowo zdefiniować zarówno rzeczywistość, jak i kanony science fiction, bo jeśli takie rzeczy stają się rzeczywistością, to science fiction ma trochę do nadrobienia moim zdaniem. Amerykanom udało się stworzyć pierwsze żywe maszyny. Receptura jest dość prosta. Wystarczy kilka komórek żaby szponiastej i mnóstwo elektroniki. Choć przepis brzmi, jakby ją dyktowała czarownica ze współczesnej adaptacji Szekspira, to takie roboty już istnieją i to w kilku różnych odsłonach. Jedne mają dwie nogi, a inne specjalne skrytki, dzięki którym można coś przetransportować. Sami pracownicy uniwersyteccy potwierdzają, że udało im się stworzyć zupełnie nowe formy życia, a przynajmniej nasza planeta ich wcześniej nigdy nie doświadczyła. Brzmi niesamowicie, ale przede wszystkim różnica między żywym robotem z takim dotychczasowym jest to, że potrafią choćby same się naprawić. A sposobów na zaprogramowanie takiego robotycznego organizmu jest bez liku, jak choćby nawet zaprogramować, żeby organizm po spełnieniu swego obowiązku po prostu padł trupem. W tym miejscu warto zaznaczyć, że szczerze powiedziawszy, skoro żyjemy w czasach, kiedy nad każdym drzewem, nad każdym psem czy rybą się wzdycha, to jakoś niesmacznie się czyta, żeby żywy organizm, który nie wiem jak bardzo był zrobotyzowany, skazać na śmierć po swoim zadaniu. To jakoś nie poczuwam, żeby ludzkość podążała tą drogą. Ale wróćmy do ksenorobotów. Ich twórcy dzielą się na grupy w zależności od tego, jakie przeznaczenie dana grupa widzi dla takich stworzeń. Jedni uważają, że będzie można je wrzucić do oceanu, żeby mogły oczyszczać ich dno z tego wszystkiego, co ludzkość tam wyrzuciła. Inni sądzą, że takie jak najbardziej będą się nadawały do ludzkiego ciała, żeby chociażby oczyszczały żyły ze zbędnych złogów. Aby taki robot powstał, punktem wyjścia algorytmu jest symulowane połączenie kilkuset komórek serca i skóry, po czym tak powstałe roboty przechodzą wirtualne testy, po czym najbardziej obiecujące są rozwijane. Napęd stanowią komórki serca, a zasilania wystarczy na górę 10 dni. Zabawa w ich tworzenie to jak bawienie się w Boga, przy czym według uznania można je wyposażyć w to, co się chce. Mogą się pojawić oczy, bo wystarczy do tego kombinacja komórek odbierających bodźce świetlne, do tego miniaturowy układ nerwowy, jakieś dodatkowe naczynia krwionośne i gotowe. Jeszcze większą rewelacją jest to, że podobno jeśli nie użyć komórek żaby, a zastosować jakieś ze zwierząt żyjących na lądzie, no to będziemy mogli być świadkami, jak ulicami naszych miast będą przemieszczały się roboty odzwierzęce, na przykład zamiatające ulice, oczyszczające kanalizacje, kominy, trawniki. Jednym słowem, będą mogły posprzątać to wszystko, z czym sami zwyczajnie nie potrafiliśmy się uporać. Naukowcom jedynie chodziło o to, by poznać, jak powstaje życie, a zupełnie przypadkiem mogli otworzyć puszkę Pandory. Jak klasyfikować stworzonka jako zwierzęta czy jako roboty? Jaki nadać im status? Jeśli są organizmami, to skąd pewność, że same nie zaczną rozwijać się wewnątrz własnych społeczności? Albo że kiedyś nie zostaną wypuszczone na ulicę krwiożercze robotyczne lwy? Albo może taki zwierzęto-robot ma duszę? Kto to wie? Nic. Taki temat był dzisiaj. To były fakty na wynos. Mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w boki, rzuci tematem na kolejny film. Ja się żegnam. Życzę wam udanego dnia, wieczoru i może i nocy. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Życzę jasna na wynos. Pozdrawiam.